Troszeczkę mąki kartoflanej i to wszystko mieszam. Rączkami. Jak zostanie rosołek z poprzedniego dnia, dokładam jeszcze później buraki, świeże buraki. Zabawy jedzeniem. Odcinek 62. Koguci ogon, czyli rzecz o koktajlach. Cześć, ja nazywam się Paulina Nawrocka. To jest podcast zabawy jedzeniem podcast o kuchni, o kulturze kulinarnej o tym, co łączy gastronomię jedzenie z historią, sztuką, literaturą i funkcjonowaniem społeczeństw. A to jest pierwszy odcinek w nowym 2022 roku. Chciałabym więc z tego miejsca serdecznie Was w tym nowym roku powitać. No i życzyć oczywiście wszystkiego, co najlepsze. Niechże Wam się darzy i niech pyszności w Waszym życiu nie brakuje, zarówno tych gotowanych we własnej kuchni, jak i tych jedzonych w różnych restauracjach, lokalach i barach. Późno ten odcinek w tym nowym roku się ukazuje, ale to dlatego, że miałam trochę urlopu. Od pracowej i podcastowej i instagramowej też rzeczywistości. No i tak trochę zabawnie, bo sobie pomyślałam, że okej, okay, to w tym roku spróbuję być super regularna i co dwa tygodnie wrzucać odcinek. No i zaczęłam od poślizgu. Pomyślałam, że w tym pierwszym odcinku zapowiem Wam, że nowe odcinki będą pojawiały się co drugi piątek, tak jak już wcześniej to planowałam, no ale jak widać, nie wyszło, no ale to nic, słuchajcie, nie poddaje się, podtrzymuję ten ambitny plan i może się uda go jednak zrealizować. Regularność zatem zaczynam od poślizgu. Mam też bardzo dobre usprawiedliwienie, bo choć nie ukazał się podcast na zabawach jedzeniem, to jednak moja produkcja w eter ruszyła, a właściwie w internet, którą zresztą bardzo chcę Wam polecić, jeśli jeszcze nie mieliście okazji jej posłuchać. Stworzyłam podcast dla Stowarzyszenia Wielokulturowy Krak. Poświęcony Krakowowi, tak naprawdę lokalom w Krakowie, lokalom prowadzonym przez tak zwanych nowych krakowian, czyli po prostu obcokrajowców, którzy w naszym mieście mieszkają, no i prowadzą różnej maści gastronomiczną działalność. Zastanawiam się tam w tym podcaście właśnie jaki wkład w kulinarny obraz Krakowa mają obcokrajowcy, co łączy nasze kuchnie z kuchniami innych krajów, jak się w Krakowie żyje, jak się prowadzi biznes, jak sprawić, żeby Lokalsi pokochali właśnie miejsca z kuchnią etniczną. Odwiedzam tam cztery bardzo różne lokale, rozmawiam z ich właścicielami. Jest też mnóstwo poleceń dotyczących tego właśnie, gdzie w Krakowie iść, co zjeść i jakie miejsca są godne uwagi. Jeśli chcecie tego podcastu posłuchać, to znajdziecie go na przykład na Spotify jako Wielokulturowy Podcast. Ten odcinek się nazywa Wielokulturowa Kuchnia Krakowa i został właśnie stworzony przeze mnie. Na wstępie chciałam też oczywiście tradycyjnie podziękować moim patronom, bez których tworzenie zabaw jedzeniem byłoby niemożliwe. To oni właśnie już od ponad pół roku umożliwiają mi funkcjonowanie, finansują baterie do mojego sprzętu, wymianę słuchawek i pomagają mi opłacać hosting. Wy też chyba powinniście im podziękować, bo to dzięki nim zabawy jedzeniem się ukazują. Jeśli chcecie dołączyć do tej grupy, być też na grupie dla patronów, no to możecie to zrobić na stronie patronite.pl ukośnik zabawy jedzeniem. Tam można dołączyć do wspierania mojego podcastu i imiennie bardzo chciałabym podziękować Irminie, Joannie, Alicji, Kai, Adamowi, Annie, Rysi, Małgorzacie, Łucji, Natalii, Agnieszce, Ewie, Marii, Maii, Walentynie, Agacie, Patrykowi, Alicji, Damianowi, Marcie, Małgorzacie, Malinie, Joannie, Dominice, Marcie, Ewie, Kalinie, Kasi, Wacławowi, Oldze, Beacie, Elizie, Emilii, Annie, Weronice, Michałowi, Łukaszowi, Jagodzie, Joannie, Oldze i Łukaszowi. Raz jeszcze. Dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem na skroś karnawałowym. Początkowo planowałam, że zrealizuję go na Sylwestra, ale wiadomo, życie układa się różnie. Na Sylwestra się nie udało. Między innymi właśnie dlatego, że byłam zajęta pracą nad wielokulturowym podcastem. Udaje się za to teraz i nijak. Ten odcinek na aktualności nie traci, bo choć sylwester przeminął, no to mamy karnawał. A karnawał kojarzy się z zabawą, imprezowaniem, ze spędzaniem czasu ze znajomymi. No i może też kojarzyć się z koktajlami, z piciem napojów, najczęściej alkoholowych, które pięknie wyglądają, jeszcze lepiej smakują, no i są takimi trochę dziełami sztuki w kieliszku. Koktajle w mojej głowie są tym, czym od cuisine, fine dining, tak jak. Kucharze, szefowie kuchni często w artystyczny sposób bawią się jedzeniem, tak barmani miksolodzy, bo to też takie określenie się pojawia. Osoby, które właśnie zawodowo zajmują się tworzeniem koktajli, bawią się alkoholami, ale nie tylko alkoholami. Tak naprawdę alkohol to tylko część, i to wcale chyba nie najbardziej istotna tworzenie koktajlu. O czym Więcej będzie w rozmowie z moim gościem w drugiej części podcastu, a tym gościem będzie Maciej Mazur, współzałożyciel krakowskiego Cocktail Baru, tak, który na koncie ma m.in. tytuł Barmana roku, czy finalisty właśnie światowych zmagań barmańskich. Ta rozmowa z Maciejem w drugiej części podcastu. Na początku jednak, jak zwykle, trochę historii, trochę teorii. Myślę, że takim dobrym wprowadzeniem do odcinka o koktajlach mogłyby być inne moje odcinki. Przede wszystkim odcinek o wódce. Odcinek numer 11, No to Siub, tam trochę na temat historii, destylacji, alkoholu, trochę o technicznych aspektach jego tworzenia. A drugim odcinkiem, który też trochę mi się w głowie kojarzy z tym dzisiejszym tematem, to jest odcinek Słodki Biznes. Odcinek numer 40, który oprócz tego, że jest o tortach, jest też. O cukrze i o tym, jak właśnie historia cukru, historia trzciny cukrowej bardzo, bardzo wpłynęła na los cywilizacji. No i ta historia też dość mocno łączy się właśnie z tematem koktajli. W odcinku owódcy mówiłam już co nieco o tym, jak na pewnym etapie szalenie popularne w Europie stały się różne destylaty. Bardzo często wzbogacane przez dodawanie jakichś składników pochodzenia roślinnego, takie pierwsze nalewki, jakieś lecznicze okowity. W Europie przełomu XV i XVI wieku. Dużo na popularności zyskiwały właśnie takie no, lecznicze nalewki początkowo sprzedawane w aptekach. I one potem tak dały początek też trochę takiemu wzbogacaniu smaku, właśnie alkoholi, przez różne dodatki np. przez owoce, soki owocowe, miody, korzenie, przyprawy, czy mleko. Najprawdopodobniej chodziło o to, żeby trochę ten smak. Ostry smak alkoholu złamać i uczynić go przystępniejszym, łatwiejszym do picia. Można więc powiedzieć, że to były takie no, pierwsze próby mieszania czystego alkoholu z czymś. Historia koktajli to jednak nie do końca jest historia Europy, raczej historia Ameryki. No i mówiłam o tym cukrze i o tej trzcinie cukrowej, ponieważ tak jak cukier był kluczowy dla właśnie rozwoju Ameryki. Tak Ray Tannahill w historii kuchni, czyli w takiej y, książce o historii kuchni, właśnie, pisze, że nie ma historii Ameryki bez rumu. Ze wszystkich napojów rozgrzewających XVIII-wieczną Amerykę najważniejszy był rum. Ona podaje tam takie informacje, że przed wojną o niepodległość koloniści wypijali 24 pańty rumu na głowę rocznie, łącznie z kobietami. I dziećmi. Jak wynika z tych opowieści, niektórzy twierdzą, że to wcale nie podatek na herbatę, czyli słynne bostońskie picie herbaty przyczyniło się do ostatecznego rozłamu między Wielką Brytanią a jej amerykańskimi koleniami. tylko wcześniejsza o 40 lat ustawa o melasie, która nakładała wysoki podatek na cukier i melasy pochodzące z innych terenów niż brytyjskie wyspy cukrowe na Karaibach. No i jest to przekonujący argument, ponieważ to właśnie rum, a nie herbata, był istotnym napojem w owym czasie. A to właśnie z melasy ówcześnie najczęściej robiono rum. Kto nie wie, melasa to jest taki lepki płyn, który odstaje po kilkukrotnym gotowaniu soku z trzciny cukrowej. A dlaczego rum był ważniejszy niż herbata? No ano, z tych samych powodów, dla których, jak mawiałam, mówiła moja babcia w jednym z odcinków, dziadziuś jej w życiu surowej wody nie pił i prawie setki dożył. W XVIII wiecznej Ameryce, podobnie jak w Europie, Ludność miała dość organiczną niechęć do wody, i nie było w tym nic zaskakującego, bo znaczna część wody była po prostu skażona albo zanieczyszczona i nie do końca zdrowym było ją pić. Dlatego wybierano raczej napoje fermentowane, ale w Ameryce nie przyjął się jęczmień, nie przyjął się chmiel, nie bardzo było z czego robić piwo, co zmieniło się dopiero po zasiedleniu Pensylwanii. Zaczęto robić jednak cydry, no ale zasadniczo podstawowym napojem był jednak rum. I to mimo, że już w XVIII wieku szkodzcy i irlandzcy osadnicy wprowadzili w Ameryce destylację whisky. Niestety z braku torfu ten produkt nie był zbyt satysfakcjonujący smakowo. Dopiero Eksperymenty mieszkańców hrabstwa Bourbon w Kentucky zmieniły tutaj trochę zasady gry. Rum był jednak szalenie ważny, był walutą, również podczas handlu niewolnikami z Afryką, ale nie tylko. Jak pisze to na Hill, pozwolę sobie zacytować. Alkohol w rozmaitych postaciach, im mocniejszy, tym lepszy, był wielkim kołem zamachowym XVIII-wiecznej Ameryki. Gasił gigantyczne pragnienie, powodowane zbyt dużą ilością konserwowanej żywności, przełamywał towarzyskie lody w nowych społecznościach, przez stulecia stanowił najłatwiej dostępną i czasami jedyną deskę ratunku dla potrzebujących środka znieczulającego chirurgów, a nawet przerodził się w polityczną tradycję. Więc widzicie, mocny alkohol, rum, później whisky – a później i inne, naprawdę był w Ameryce obecny, był na porządku dziennym, no i dość prędko tak naprawdę zaczął być miksowany w sposób, który jest nam całkiem znajomy. Pierwsza definicja koktajlu, moi drodzy, w ogóle słowo koktajl, po raz pierwszy zapisane drukiem, pochodzi z 1806 roku. I był to stymulujący likwor stworzony z różnych trunków i ingrediencji. Była nawet definicja tego, co w skład koktajlu powinno wchodzić. I był to, było to połączenie alkoholu z wodą, cukrem i bitersem. Czyli gorzką nalewką, takim alkoholem infuzowanym, gorzkimi ziołami. I tutaj przykład takiego najstarszego obecnego chyba w sztuce barmańskiej Bitersa, czyli Angostura. Choć zapewne ten pierwszy koktajl to jeszcze może nie było to, bo według niektórych źródeł, Angostura jako marka. Taki znak zastrzeżony, no to datuje się na 1824, czyli kilkanaście lat później. Ta nazwa pochodzi od wenezuelskiego miasta. Technicznie to jest napój alkoholowy, który ma między 23 a 45% alkoholu, z dodatkiem różnych destylatów ziołowych, m.in. korzenia drzewa chinowego, sandałowego, skórkach pomarańczowych. No coś bardzo gorzkiego, co jednak w niewielkiej ilości dodaje szlachetności. Napojowi. Nie wiadomo, co dokładnie jest w Angosturze, bo oficjalna receptura jest zastrzeżona i jest sekretna. Zatem słowo koktajl pojawiło się po raz pierwszy w 1806 jako określenie właśnie połączenia wspomnianego już alkoholu z wodą, cukrem i bitersem. Co jeszcze istotne, w XIX wieku takie bitersy można było kupić w aptece, bo były stosowane jako po prostu remedium na żołądkowe dolegliwości. No, od takie nasze krople żołądkowe. No ale skąd się wzięło słowo koktajl? Tutaj trochę wyjaśnienie tytułu tego odcinka, który brzmi koguci ogon. Otóż słowo to jest zbitką dwóch angielskich słów kok, czyli kogut i tail, czyli ogon. Różne są historie dotyczące tego, kto pierwszy użył tego określenia i dlaczego. Niektóre tropy prowadzą do walk kogutów, które były popularne na przełomie XVIII i XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. Często się odbywały przed barami właśnie te walki, zwycięzcy stawiali wszystkim trunki, no i ponoć kiedyś tam jakiś barman przyozdobił szklankę kogucimi piórami. Różne są wariacje na temat dokładnego pochodzenia tej nazwy, no ale ta teoria o tych kogucich piórach wydaje się, dość prawdopodobna, dlatego przyjmuję ją za dobrą monetę. Zanim powstały koktajl bary, to były salony, oberże, miejsca, których właściciele częstowali klientów Nierzadko typów spod ciemnej gwiazdy, gwiazdy whisky i rumem, i pojawiały się też pierwsze różne mieszanki smakowe, które nazywały się flipami. One pochodziły w gruncie rzeczy z Anglii i to były często mieszanki np. ciepłego piwa, rumu, żółtek, które miały rozgrzać strudzonych gości. Różne wariacje na temat grzańca czy grogu. Mniej więcej z tamtych czasów ponoć pochodzi w ogóle koncepcja baru. Wpływ na to, że bary współcześnie wyglądają tak jak wyglądają, a wyglądają dość podobnie jak na początku XIX wieku, miała właśnie ta nie do końca grzeczna prowincja klientów. Po prostu, ponieważ goście różnego pokroju czasem lubili barmanowi dać wpysk, no to narodził się zwyczaj, żeby... Trochę się od tych klientów odgradzać, jakąś barierą, czyli blatem, który później nazwano dla uproszczenia barem. I już w pierwszej połowie XIX wieku powstało wiele przepisów, które do dziś funkcjonują jako klasyczne koktajle, ale za ojca m, takiego współczesnego barmaństwa, miksologii, uważa się Jerego Tomasa, który w 1862 Roku wydał książkę, która nazywała się Bartender's Guide, How to Mix Drink, czyli przewodnik barmana, jak mm, mieszać drinki. E, książka się ukazała w 1862 roku, a Jerry. Thomas, zwany profesorem, tak naprawdę nauczył Amerykę, jak mieszać alkohole z smakowymi dodatkami. W latach 50. otworzył własny lokal w Nowym Jorku, w późniejszych latach posiadał ich aż cztery. Jego książka dała początek kolejnym publikacjom, a cały okres. Od właśnie połowy XIX wieku do mniej więcej lat 30., zaraz do tego wrócimy, nazywa się okresem złotej ery koktajli. Pod koniec XIX, na początku XX wieku, także i w Europie powstawały różne autorskie kompozycje, powstawały również popularne koktajle, ale to USA były. Numerem jeden na tej koktajlowej mapie. Krajem, który absolutnie wyznaczał trendy dla reszty świata. O czym, jak przeczytałam w bardzo ciekawym tekście w cookbooku, świadczy chociażby to, że najlepsze europejskie bary tamtej epoki nawiązywały swoimi nazwami. Do Ameryki. A mowa tu na przykład o American Bar w Hotelu Savoy w Londynie czy Harris New York Bar w Paryżu. Tym, co zahamowało nieco proces rozwoju tej kultury koktajlowej, było oczywiście nadejście prohibicji. W latach 1920-1933 w Stanach Zjednoczonych obowiązywał zakaz produkcji, sprzedaży i konsumpcji alkoholu. No ale jak wiemy z historii, mimo zakazu spożycia. Nie spadło, dlatego że konsumpcja zeszła do podziemia. Wtedy na przykład rozwinął się trend barów nazywanych Speak easy, czyli takich miejsc, o których trzeba wiedzieć, że są, wiedzieć gdzie iść. To jest trend, który mniej więcej na początku XXI wieku powrócił, i ja dzięki temu również koktajlami się zainteresowałam. Ale o tym później. Wracając do prohibicji, e, podziałała ona całkiem kreatywnie. Na wielu barmanów powstało wtedy wiele nowych koktajli, także i takich, które miały udawać, że alkoholem nie są. E, no i tutaj takim chyba najbardziej znanym klasycznym przykładem jest Long Island Ice Tea, czyli taki miks wielu jasnych alkoholi z Coca-Colą, z sokiem cytrynowym, podawany w wysokiej szklance, faktycznie kolorystycznie. Przypomina właśnie mrożoną herbatę. Wielu barmanów przeniosło się za niedalekie granice, na przykład do Meksyku czy do Europy, gdzie powstawało w, w tym czasie wiele. Również popularnych, znanych dzisiaj koktajli, takich jak na przykład Margarita. Po zniesieniu prohibicji, znów kultura koktajlowa rozkwitła, i te lata 30., 40., 50 to prawdziwy też złoty czas dla amatorów koktajli. Wtedy popularny był na przykład Manhattan czy Gimlet. Lata 60 trochę zahamowały ten rozwój z bardzo prostego powodu. Lata 60 to był okres, Dużej kontestacji w Ameryce, kultury hipisowskiej, młode pokolenie negowało zastaną rzeczywistość. Hipisi nie chcieli robić tego, co ich rodzice, ani pić tego, co ich rodzice. Więc te klasyczne koktajle, które właśnie bazowały na mocnych smakach, z bardzo często właśnie tym obowiązkowym, gorzkim twistem, zaczęły odchodzić w zapomnienie. Niedługo później pojawiać się zaczęły takie. Mocno imprezowe koktajle, tej takiej nowej generacji, często lżejsze, które po dziś dzień absolutnie święcą triumfy w lokalach na całym świecie. No i tu mowa choćby o Cosmopolitan, Sex on the Beach, Tequila Sunrise i tak dalej, których może nawet nie próbowaliście, ale pewnie usłyszeliście kiedyś chociaż raz, czy to przez filmy, popkulturę szeroko rozumianą, czy coś innego. Początek XXI wieku. To powrót back to the classics, powrót do starych czasów, do czasów świetności, do tych lat 30., do czasów prohibicji. Nieprzypadkowo, ponieważ furore zaczyna ją robić właśnie znowu z Speakeasy. Easy. W Ameryce na początku XXI wieku, czyli prohibicyjny koncept bez szyldu, bez informacji, bez reklamy w lokalnej prasie, tylko po prostu miejsce dla wtajemniczonych, o którym musisz wiedzieć gdzie pójść. I tam dostajesz koktajl, bardzo często gra właśnie muzyka z epoki, ludzie wyglądają ładnie, elegancko, no i raczej wódki z kolą nikt nie serwuje. Ja sama, w ogóle mój pierwszy kontakt tak naprawdę z poważną kulturą koktajlową był wtedy, kiedy pracowałam jako przewodniczka kulinarna, robiliśmy tam właśnie futury i wódka-tury w firmie It Polska. Tam podczas właśnie tych wódka-turów Prócz serwowania jakichś klasycznych nalewek, e, zabieraliśmy gości właśnie do takiego baru Speak Easy w Krakowie. Tym barem było Mercy Brown, które nie miało szyldu. Trzeba było wiedzieć, w którą bramę wejść, mieć rezerwację na konkretną godzinę, iść i przenieść się po prostu w czasy prohibicji, posłuchać swingującej muzyki, no i dostać piękny koktajl usiąść na miękkiej sofie i po prostu zanurzyć się w to doświadczenie. Później w rozmowie z Maciejem sporo będzie o tym, że... Wyjście na koktajl, picie koktajli to tak naprawdę zasadniczo doświadczenie, a nie picie jako takie. Polskie to całe koktajlowe zamieszanie e, raczej ominęło, co oczywiście jest. Tu ironicznie zasługą PRL-u, który no nie sprzyjał wyjściom do eleganckich lokali. Alkohol owszem pito, ale zazwyczaj w najprostszej formie, czyli shot i przekąska. Dopiero w latach 70., -tych, 80. -tych zaczęły. Pojawiać się koktajle, ale głównie w dużych miastach i to w nowo powstających luksusowych hotelach, takich jak na przykład Warszawska Wiktoria. Koktajle były też serwowane podróżnym na Transatlantykach na przykład na Transatlantyku Batory. W latach 80. powoli Zaczynały się stawać popularne niektóre koktajle. Większość Polaków już wiedziało, co to jest wtedy: krwawa mery, albo śrubokręt, czyli screwdriver, czyli po prostu wódka z sokiem pomarańczowym. Co ciekawe, wyczytałam, przygotowując się do tego odcinka, że. Alkohol z softnem, czyli po prostu na przykład z kolą, ze spritem, to jeszcze nie jest koktajl, to jest drink, a koktajlem może się nazywać napój dopiero kiedy składniki są przynajmniej trzy. Te współczesne koktajle trochę odchodzą już od tej początkowej definicji, w myśl w której musiał być alkohol, cukier i bitters. No, bo są i koktajle owocowe, są i koktajle lekkie. Absolutnie chyba najlepszym źródłem, żeby o koktajlach się dowiedzieć, ale i żeby poznać klasyczne receptury, jest IBA, czyli IBA, International Bartenders Association, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Barmanów. Tam na stronie jest 70 receptur na koktajle, podzielonych tak naprawdę na trzy kategorie. Są Unforgettables, czyli niezapomniane. Tam są 33 receptury i przyznam Wam, że znam chyba 5, no więc nie za wiele. Są tam właśnie takie klasyki jak Old Fashioned, moje ulubione negroni jest Manhattan i na przykład daiquiri. Które to daiquiri, czyli połączenie białego rumu z sokiem z limonki i z cukrem, najprawdopodobniej powstało. Na początku XIX wieku i wymyślili mieszkańcy Karaibów, którzy chcieli po prostu troszeczkę złagodzić ostry smak rumu, no i dodawali do niego składniki, które mieli pod ręką, czyli sok z limonki i cukier. Wśród tych niezapomnianych jest też właśnie moje ulubione Negroni, czyli mix Gino, Campari i Vermutu, które powstało najprawdopodobniej w latach dwudziestych we Włoszech, we Florencji, jako wariacja na temat Americano. Czyli koktajlu z bazującego właśnie na Campari i Wermucie, który to Amerykano miał być ulubionym koktajlem wśród odwiedzających Włochy turystów z Ameryki. Przy okazji powiem wam, że czytając, szukając historii różnych konkretnych koktajli, nabrałam takiego przekonania, że ciężko jest czasami. Jasno podać, gdzie coś powstało, dlaczego, kto to wymyślił. Miałam podobne wrażenie, jak przy odcinku o historii tortów, kiedy w wielu przypadkach prowadzone są po dziś dzień, tak naprawdę dyskusje o pierwszeństwie. Tak jest chociażby z Pawlową, o którą kłóci się Australia i Nowa Zelandia, albo z tortem Zachera, o którego procesowały się dwie cukiernicze rodziny. Kolejna sekcja na stronie IBA to są. Contemporary classics, czyli współczesne klasyki, 31 koktajli i tutaj przyznam wam, znałam najwięcej, bo są tu takie rzeczy jak na przykład Krwawa Mary, Cosmopolitan, Cuba Libre, Long Island wspomniana, Margarita, Mojito, Pina Colada, Sex on the Beach, czy też choćby Bellini czy Mimosa. Swoją drogą romantyczne legendy na temat Mohito, które ponoć nie jest zbyt lubiane przez barmanów, mówią, że jego pierwowzorem był w ogóle napój pity przez XVI-wiecznego angielskiego korsarza kapitana Drake'a. Ponoć zwykł pijać tafię, czyli alkohol uzyskiwany z trzciny cukrowej, właśnie z dodatkiem soku z cytryny, czyli mąki i mięty. Dużo bardziej prawdopodobną historią wydaje się jednak ta teoria, że Mojito wymyślili po prostu niewolnicy pracujący na karaibskich plantacjach trzciny cukrowej, którzy podczas pracy pieli napój zwany guarapa, którego bazą był sok wypływający z rozgniecionej trzciny cukrowej. Te dodatki w postaci soku z niemąki i mięty miały zamaskować trochę niezbyt wyrafinowany smak tego napoju. Mojito swoją sławę zawdzięcza zresztą Ernesto Hemingwayowi, który będąc stałym Klientem La Bodegita del Medio, czyli kubańskiego baru w Hawanie, napisał ponoć na jednej ze ścian słynny cytat: My mojito in La Bodegita, my Dajkiri y el Floridita, czyli moje mojito w La Bodegita, a dajkiri w El Floridita, bo dajkiri to był drugi jego ulubiony koktajl, który pił w innym lokalu, ale część biografów Hemingwaya kwestionuje, że to było faktycznie jego dzieło na ścianie. Trzecią sekcją tych koktajli, które są opisane przez International Bartenders Associations są tak zwane New Era, Drinks, New Era Drinks, czyli drinki nowej ery, no i tam jest 26 pozycji i właściwie większości nie znam i nie miałam z nimi do czynienia, poza Espresso Martini, o którym jeszcze w tym podcaście będzie, no i Spritzem na Aperolu, który jest w ostatnich latach szalenie Popularny. Bardzo Wam polecam w wolnej chwili, jeżeli temat Was interesuje, właśnie zerknąć na stronę ibaworld.com, zobaczyć sobie, jakie tam te koktajle są. Są wszystkie przedstawione na zdjęciach, są podane dokładne proporcje, więc może ktoś będzie chciał w karnawale w domu poeksperymentować. A teraz zapraszam już do wysłuchania rozmowy z moim gościem. Odcinek o koktajlach, o sztuce barmańskiej, o tym co takiego niezwykłego w mieszaniu alkoholi i nie tylko alkoholi, planowałam od dość dawna, właściwie tuż po stworzeniu chyba odcinka o wódce, ale trochę jednak zeszło i chyba los musiał postawić na mojej drodze odpowiedniego rozmówcę. I tak się stało, trochę przypadkiem w wakacje poznałam Macieja Mazura, który jest chyba doskonałą osobą do tego, by właśnie o tym temacie poopowiadać, bo wydaje mi się, że można w ciemno powiedzieć, że koktajle sztuka barmańska to Twoja życiowa pasja, ale i sposób na życie jednocześnie. Witam serdecznie. E, tak, jak najbardziej. Koktajle pojawiły się też już dość, dość jakiś czas temu w moim życiu. E, za barem tak naprawdę nie pracuję dość długo. Bo, bo jest to nieco ponad, ponad 6 lat, więc, więc tego doświadczenia nie ma aż tyle, ale było to na pewno niezwykle intensywne 6 lat. I, i udało mi się w tym czasie czy to pracować w Poznaniu, czy właśnie w Krakowie i aż do momentu, w którym teraz jestem, czyli czy mieć własne swoje miejsce, własny swój koktajl bar w, w Krakowie. Mówisz krótko, 6 lat, może niewiele, ale chyba bardzo intensywnie, no i też z wielkimi sukcesami, bo i tam masz na koncie. E, tak, e, dwa, dwa lata temu, no już przez, przez teraz możesz powiedzieć trzy lata temu, bo w 2019 roku e, startowałem w konkursie, który nazywa się World Class. E, jest to tak naprawdę taka Liga Mistrzów można powiedzieć barmanów. Jest to najbardziej prestiżowy konkurs bez dwóch zdań barmański na świecie i udało mi się tu w 2019 roku rzeczywiście wygrać, reprezentować też Polskę na scenie międzynarodowej tam gdzie mamy ponad tak naprawdę 50 reprezentantów z każdego kraju na świecie. I tam e, myślę, że godnie reprezentować Polskę również. No tak, znalazłeś się tam w, na takiej ścisłej czołówce. Tak, e, no udało się osiągnąć 15. miejsce na całym świecie. Do dziś jest to, jest to najlepszy wynik, jaki udało się kiedykolwiek reprezentantowi Polski zdobyć. E, bo przede mną startowały takie osoby, chociażby jak Mateusz Szuchnik, Paweł Rodaszyński, Janusz Lemierz, Marcin Kruk. No a w tym roku też startował Bartek Wójcik, który wygrał też właśnie tę edycję w Polsce. No i zobaczymy, co będzie, co będzie dalej, jak, jak będzie ten konkurs też wyglądał w kolejnym roku i kto go po prostu wygra. To może na początek trochę prywaty, trochę osobistej historii, co właściwie sprawiło, że te koktajle tak w twoje życie szturmem wkroczyły. Czy to się wiązało z jakimiś? Zainteresowaniami, nie wiem, kulinarnymi, czy w ogóle zupełnie przypadkowo? Jak to było? No, zdarzyło się to dość. Powiedziałbym, że może przez przypadek, ale, ale też nie do końca. Ja, ja pochodzę z Finouścia, więc ta gastronomia gdzieś tam była, była cały czas jest to wiadomo, troszeczkę powiem taki kurort turystyczny w latą, to oczywiście. Poza sezonem w Świnoujściu jest około 30 tysięcy ludzi, w sezonie myślę, że milion 30 tysięcy ludzi, bo po prostu jest tam naprawdę multum. No i dziś zacząłem pracę z zabarem. na początku w ogóle zacząłem pracę jako keller I, i pracowało mi się dość, dość fajnie, pomagałem też moim znajomym moim zabarem. No i w pewnym momencie poprosili mnie, żebym im pomógł w jakiś weekend, bo nie było, nie było nikogo, żeby akurat za wskoczyć. Pomogłem im i, i rzeczywiście zacząłem mi się nawiązać to taką frajdę, że, że w momencie, w którym skończył się sezon w ja akurat przeprowadzałem się też do poznania, żeby zacząć studia. No to stwierdziłem, że. Kurde, skoro spra sprawia mi naprawdę taką to przyjemność, eee, skoro jest to coś, co, co wydaje mi się na tamten moment, że byłem dobry, jak się okazuje, na pewno nie, ponieważ mieszałem wszystkie rzeczy w, w ogóle bez żadnego, bez żadnego składu, z przez całe życie myślałem, że eee, koktajl Sex on the Beach wtedy najbardziej popularny jest na Rumie, więc go robiłem cały czas na Rumie, okazało się, że wcale tak nie jest, ale tak naprawdę wtedy stwierdziłem, że rzucam wszystko na jedną kartę i wtedy zapisałem się na kurs barmański w Poznaniu do Międzynarodowej Szkoły Barmanów i Samelierów i wtedy tam rzeczywiście zbierałem takie informacje, które naprawdę okazały się tą sztuką barmańską. No i zacząłem w końcu swoją pracę właśnie w Poznaniu, w Hola Hola. I to był mój taki, powiedzmy, pierwszy bar, gdzie też w ogóle wskoczyłem za bar przez przypadek. Mój przyjaciel e, złamał sobie palec u stopy e, i, i szukali kogoś za bar. I akurat wiedzieli, e, wiedział, wiedział właśnie, że jestem po takim kursie. Mówi, dobra, no to, to spróbujmy, zobaczymy, co się uda. I faktycznie tak zostałem w Poznaniu. W Poznaniu pracowałem właśnie tak naprawdę trochę ponad rok. Pracowałem jeszcze w międzyczasie w Whisky Barze 88. No i nastał taki moment, kiedy udało się zrobić kolejny krok w swojej karierze. I właśnie przyjechał do mnie Andrzej Rachwalski, który też ma swój lokal w Krakowie. Wtedy jeszcze istniał US i przyjechał do mnie i powiedział do mnie, że kiedy wyjeżdżam z tego miasta, ja, mówię, jakby nie mam za bardzo planów, ale zobaczymy, no i zaproponował mi tą właśnie pracę w ZUS do US. No i to było moje takie pierwsze miejsce w Krakowie, do którego się, się przeprowadziłem. Ale tak naprawdę wydaje mi się, że to, to nie był żaden przymus. Bardziej rzeczywiście poczułem, że to jest coś, co sprawia mi po prostu niesamowitą frajdę. I stwierdziłem, że jeśli chcę to robić, to po prostu rzucam wszystko na jedną kartę. I zobaczymy. Jestem taką osobą, która interesuje się wieloma rzeczami, ale bardzo rzadko wchodzi w coś tak, powiem, na 100%. Ale stwierdziłem, że jeśli to jest coś, co rzeczywiście sprawia mi Frajdę, to jest coś, w czym wydaje mi się, że jestem dobry, to jakby czas najwyższy zaryzykować i spróbować swoich sił. W Polsce wciąż chyba jednak nisza. Oj tak, to na pewno. E, widać, że to się zmienia, widać, że nie mogę powiedzieć, że na przykład przez te 6 lat, które pracuję, tak jak wspomniałem, no 6 lat temu Sex on the Beach było na pewno najbardziej, jednym z najbardziej popularnych koktajli. E... Obok Mojito. Obok Mojito, tak? A mojito jest dalej, myślę, że w topowej trójce, jak nie dalej na pierwszym miejscu. Ale to nie ma w tym nic złego, bo to, to wiadomo, ja zawsze wchodzę z takiego założenia, że, że my barmani jesteśmy dla ludzi. I tak samo, jeśli u nas w tagu zamówi ktoś on the beach czy to z przyjemnością je zrobimy, bo, bo musimy pamiętać o tym, że przede wszystkim to naszym gościom ma być miło, a nie że tu jakaś ambicja barmańska wkroczy. Powinniśmy robić wszystko, żeby było jak, im jak najmilej. I to jest, jest dziś taka nasza misja. Ale tak, jeśli chodzi o, o odnośnie do Twojego pytania, to na pewno jest to niższe. Widać, że cały czas ludzie są bardziej, moim zdaniem, bardziej skłonni wydać na przykład większą kwotę na dobre jedzenie, pójść na przykład do gwiazdkowej restauracji, czy pójść na przykład do, do, jakiegoś, fajnego, do jakiegoś fajnego miejsca razem z znajomymi, niż wybrać się po prostu na koktajl. Bo jednak wydaje mi się, że tutaj, powiedzmy sobie szczerze, no my nie pracujemy z herbatą, więc to nie jest też, nie będzie takie miejsce, które będzie otwarte cały dzień i też nie ukrywajmy, w Polsce raczej jest kultura picia dwa dni w tygodniu. zwyczaj jest to piątek i sobota i trzeba nadrobić cały tydzień po prostu, niż na przykład w środę wyjść sobie z przyjaciółką czy z przyjacielem na koktajl, po prostu fajnie spędzić czas i traktować to trochę inaczej. I wydaje mi się, że tutaj jest najwięcej do zrobienia, żeby to odczarować to, że nie trzeba wcale idąc sobie na koktajl, czy właśnie do koktajl baru, czy do jakiegokolwiek innego miejsca, nie nie chodzi o to, żeby się tylko i wyłącznie znieczulić, delikatnie mówiąc, tylko bardziej po prostu spędzić fajnie czas. Jeśli tak samo jesteśmy w stanie wydać jakąś określoną kwotę na jedzenie, na coś fajnego, żeby to było jakieś fajne doświadczenie, coś czego nie próbowaliśmy, to właśnie tu wydaje mi się jest najwięcej do roboty. Żeby zacząć traktować trochę koktajle jako właśnie jako takie powiedzmy trochę lepsze restauracje, jako takie właśnie lepsze dania, czyli idę spróbować czegoś nowego, czegoś, co może nigdy nie miałam nie lub nie miałem okazji spróbować i może to będzie coś, co naprawdę jakby zmieni mu światopogląd. Czyli takie podejście właśnie do doświadczania przeżycia nie kulinarnego, tylko no nie wiem, jak to powiedzieć, alkoholowego chyba tak mm -hmm. i myślę, że tak jak mówisz, mnóstwo jest tutaj do zrobienia i to jest kwestia chyba trochę edukacji klientów, ale i w ogóle społeczeństwa, no bo temat jest dość nowy, jakby nie patrzeć po 89 w ogóle zaczęła nam się tworzyć kultura wychodzenia i myślę, że bardzo długo ludzie myśleli, że jest drink, no to jest wódka z sokiem pomarańczowym albo żubrówka z jabłkowym, jeśli mamy się wznieść na jakieś wyżyny. No i cały czas tak naprawdę wiele osób ma do alkoholu stosunek raczej utylitarny. Czyli po prostu, żeby osiągnąć określony efekt, pijąc, a nie po to, żeby smakować. Ja sobie tak na język gastronomii tłumaczę, że picie piwa przed Netflixem z puszki, to jest jak właśnie zamówienie burgera w fast foodzie, a pójście na koktajl, to jest coś takiego jak no właśnie fine dining, restauracja gwiazdkowa, gdzie idziemy, no bo chcemy zobaczyć, co ten szef ma nam do pokazania. No dlatego, barmani to trochę artyści. Yy, tak. Wydaje mi się, że też, że to, co, to, co my. My się też staramy pokazać, bo, bo z jednej strony z tym, co powiedziałaś i w sumie też sam sobie wychodząc naprzeciw, bo to też troszeczkę inny punkt widzenia, trochę się z tym zgadzając i nie zgadzając, no. ponieważ mówimy też o tych właśnie koktajlach, tak jak chociażby ja powiedziałem, że jest to w jakiś pewien sposób pokazanie czegoś nowego i, i trochę wyjście z tego, wyjście, wyjście na, 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 na jakieś inne koktajle, na inne doświadczenia, to z drugiej strony Dorabianie też do tego trochę zbyt dużej czasami ideologii, też wydaje mi się, że jest błędne. Dlatego też to jest, wydaje mi się, że znalezienie takiego idealnego środka między stworzeniem czegoś nowego, fajnego. Ale dalej z zachowaniem tu takiego luźnego podejścia, wydaje mi się, że to jest taki, to jest taki idealny środek, że jeśli pokazujemy naszym gościom na przykład jakiś inny dziwny koktajl, i w dodatku oni będą w takiej przestrzeni, w której oni może będą czuli się trochę skrępowani, to może być to dla nich po prostu za dużo. I stwierdzą, że to będzie wyjście raz na jakiś czas bardziej właśnie takie powiedzmy, od jakiejś jednej wielkiej okazji a to też nam nie o to chodzi, no bo jeśli. Nasi goście będą przychodzili do nas raz na pół roku, raz na rok, powiedzmy od jakiejś rocznicy. To też nie do końca o to chodzi. Jeśli chcemy zmienić to podejście naszych gości, to wydaje mi się, że właśnie takie luźne podejście pokazywanie naszym gościom, że to dalej jest alkohol, a przy okazji ubrane troszeczkę inaczej to wydaje mi się, że to jest coś, co. Co jest idealnym rozwiązaniem na to, żeby ta, żeby ta taka powiedzmy ewolucja, a nie rewolucja, bo wydaje mi się właśnie następowała, bo robienie w tym momencie rewolucji, wiedząc o tym, że na świecie oczywiście trendy koktajlowe są zupełnie inne. I, I na pewno nie da się ich przełożyć jeden do jeden w Polsce. Bo tak jak powiedziałaś, chociażby taka cała tradycja wychodzenia na miasto jest dość nowa w Polsce. To, to, to nigdy nie było w naszym takim polskim DNA, żeby wychodzić na miasto. Raczej po prostu brało się zakupy z jakiegoś dyskontu do domu. Tam znajdowała się też butelka wódki, czy chociażby sok pomarańczowy, czy jakikolwiek inny, i po prostu w domu się elegancko mogło spędzić czas. Ale. I, i właśnie poka i pokazywanie tej, tej takiej innej strony, tej takiej luźnej właśnie tych koktajli, wydaje mi się, że to jest, jest to lepszym rozwiązaniem. Jest to ewolucja i razem z, naszymi, razem z naszymi gośćmi pokazujemy im, że po małym kroku, że jeśli na przykład lubisz to Sex on the Beach, to super i nie ma w tym nic złego. I właśnie pokazywanie im, że a może to też ci zasmakuje. Na przykład jest inny koktajl, który jest też owocowy, jest tam na przykład kokos, którego może ktoś na przykład lubić lub nie lubić, ale spróbuj sobie tego. I takimi małymi krokami wydaje mi się, że to jest o wiele lepszy sposób niż nie rewolucji i z dnia na dzień starać się wprowadzać takie standardy, powiedzmy międzynarodowe lub po prostu te, których tutaj jeszcze w Polsce nie ma. I zobacz jakie my robimy koktajle, zobacz... Yy, jak, jak to powinno wyglądać, co powinieneś śpić? co powinna śpić? to wydaje mi się, że nie jest dobre rozwiązanie. No, ale trochę tak jest, że jak chcecie się chwalić tą sztuką barmańską, która was kręci i która daje satysfakcję, no to musicie sobie tych klientów wychować. Tak, jak najbardziej i to wydaje mi się jest, będę mówił to na własnym przykładzie i właśnie taga, czyli naszego miejsca, bo, bo to jest no, wydaje mi się jest najłatwiej po prostu i najłatwiej to przełożyć jeden do jeden i to jest coś, co w jaki sposób my stwierdziliśmy, że będziemy podchodzić do koktajli, że tak jest takim miejscem, który łączy zarówno klasy. W wielu z tego słowa znaczeniu, czy chociażby obrazów, czy muzyki, nawet czasami, z street artem, czy zupełnie z nowym podejściem. I stwierdziliśmy, że pokazując właśnie naszym gościom pewną drogę, jaką mogą przejść przez te koktajle, możemy ich właśnie edukować, ale w bardzo nienachalny sposób. Co mam na myśli, to, że zawsze w naszym menu, jeśli wrzucamy tam jakiś koktajl, zawsze jest pokazanie z jakiego innego koktajlu klasycznego. On pochodzi. Czyli na przykład mamy taki koktajl jak pina colada. Jest to super pyszny koktajl i wiele ludzi go uwielbia. I w naszym pierwszym menu mieliśmy pina colada jako koktajl i mieliśmy nasz twist, czyli naszą interpretację pina colady, która nazywała się Where is my pina colada? I to był koktajl, który był taką przezroczystą pinakoladą. On był też na bazie rumu, mieliśmy na wodę kokosową akurat, ananasy mieliśmy na banana, ale profil smakowy był bardzo podobny do pinakolady. colady. I w ten sposób taka nienachalna edukacja naszych gości, że kiedy Ktoś patrzy na menu i mówi, okej, okay, to skoro to jest pinakolada i ją lubię, a to jest koktajl podobny do pinakolady, to może go po prostu spróbuję. I w ten sposób możemy właśnie edukować, wchodzić na to, taki wyższy poziom tych koktajli, ale w żaden sposób nie mówić, że nie wiem, jeśli si ktoś zamawia Mohito, właśnie, chociażby wspomniane. Często spotykam się z tym, że w niektórych barach się nie robi niektórych koktajli, ponieważ nie wypada. To już jest snobizm. Dokładnie. I no ja, ja nie, nie umiem sobie w mojej głowie znaleźć Pretekstu, dla którego miałbym czegoś nie zrobić, skoro mój gość, tego mój gość ma na to ochotę, po prostu. I ta droga, taka pokazywania gościom, przez to, że my nie widzimy i koktajl klasyczny, i twist, jest, wydaje mi się, lepsza niż jeśli ktoś zamawia Sex on the Beach czy Mohito. My mówimy, że go nie zrobimy, ale zrobimy ci nasze klaryfikowane nie wiadomo co. Ile musi czasu upłynąć, żeby coś się stało klasyką albo klasycznym koktajlem? I w ogóle, jakie to są klasyczne koktajle i kto o tym decyduje? Koktajle klasyczne w ogóle no, mają lata, lata naprawdę. Historii, chociażby jednym z najstarszych koktajli jakim jest Old Fashioned. No to jest w ogóle w pierwszej książce barmańskiej, jaka była e, tak naprawdę Jerego Tomasa i, i to pokazuje, że nawet jak nam się wydaje, że byśmy bardzo dobry koktajl, to trochę czasu potrzeba, żeby on się stał tą klasyką, ponieważ kiedy patrzymy czasami na te koktajle takie klasyczne, one są bardzo proste. Mówimy na przykład chociażby old fashioned, o którym wspomniałem, jest to połączenie burbonu, syropu cukrowego, czyli po prostu rozpuszczonego cukru w wodzie i angustury. Angustura to jest taka przyprawa, którą używamy za barem, bardzo taka esencjonalna, gorzka, powiedzmy nalewka ponad 40%, którą używamy czasami, żeby dać jeszcze dodatkowego smaku, więc są to bardzo proste połączenia. Popatrzmy też na mojito, rum, cukier, mięta, woda gazowana. Tak naprawdę... I limonka. No, czasami się zapomina, tak jak, tak jak widać w moim przypadku, ale bardzo proste składniki. I te koktajle klasyczne, które dziś na świecie są w ogóle najbardziej tak uznawane, to są rzeczywiście koktajle ze składników, które możemy dostać wszędzie na świecie. Czy to będzie Espresso Martini, gdzie mamy połączenie wódki, likieru kawowego i espresso. I tak naprawdę nie ma tutaj nic skomplikowanego. I czasami te koktajle są właśnie w fajnym takim. Początkiem koktajlowej przygody na naszych gości. Potem można się ustosunkowywać, co kto lubi i dlaczego. No a na czym tak naprawdę ta sztuka barmańska polega i jak to jest, żeby stworzyć dobry koktajl, żeby nie był za słodki, za kwaśny, za gorzki. Właściwie to co wspomniałaś, sam balans koktajlu jest niezwykle ważny. Bo smak, tak jak wiemy, jest niezwykle subiektywny. Coś co dla mnie będzie słodkie, ktoś powie, że w ogóle on tam jeszcze trzy łyżki cukru wrzucił. Więc to jest kwestia, wydaje mi się że też doświadczenia. Trzeba zrobić naprawdę parę koktajli, żeby starać się nie dopasowywać go pod swoje kubki smakowe, tylko raczej naszych gości. Bo tak jak na przykład w Polsce mamy raczej słodką paletę i staramy się koktajle tak, tak mniej więcej yy, dopracowywać, żeby one trafiały właśnie w ten Idealny punkt, ale poza samym koktajlem uważam, że warte jest też zauważenie wszystkiego dookoła, ponieważ. Wydaje mi się, że mimo tego, że jeśli zrobimy najlepszy koktajl na świecie, ktoś powie, że to jest po prostu coś, czego nigdy w życiu nie pił i tak dalej, to jeśli my jako barmani, czy hości, czy kelnerka, kelner, będziemy nieprzyjemni, będziemy traktować te osoby z góry, czy miejsce im na przykład nie podejdzie, to nie wrócą. Ktoś mądry kiedyś powiedział, że za pierwszym razem przychodzi się do miejsca, a za kolejnym razem wraca się po prostu do barmana. I wydaje mi się, że to jest taki tak zwany ten dwunasty zawodnik w piłce nożnej, ale to ta dodatkowa rzecz, którą poza koktajlem możemy zrobić to właśnie sprawić, żeby ten wieczór czy dzień, jeśli mamy taką możliwość, był po prostu niezapomniany. Czyli jeśli ktoś u nas zamawia koktajl, to staramy się traktować go jako jednego z nas. Chcemy sprawić, żeby ta osoba czuła się dobrze, żeby ten koktajl był oczywiście na najwyższym poziomie, ale żeby czuł się zaopiekowany, żeby wychodzić wręcz czasami naprzeciw niektórych, można powiedzieć, nawet w głowie takich pomysłów lub po prostu potrzeb. I starać się zrobić wszystko, aby to wyjście na koktajl, które, tak jak mówimy, czasami jest, no jeszcze dość często jest zaplanowane i nie jest takie spontaniczne. Raczej jest na nas jakaś taka okazja, to żeby ta okazja była właśnie taka niezapomniana i za każdym razem, Razem jeśli będziemy wychodzili, jeśli nikt się nie zrazi do tego, tak bym powiedział, to po prostu będzie wychodził częściej. Czyli y, musi smakować, być zbalansowany. Aspekt psychologiczny, czyli dobrze odpowiedzieć na potrzeby tej osoby, która właśnie przychodzi, no ale musi chyba też wyglądać. Tak, jak najbardziej. Każdy koktajl w ogóle, wiadomo, jest inną historią. I, i tak samo jak każdy koktajl jest inną historią, też każde miejsce jest y, zupełnie inną historią, bo trzeba... Troszeczkę dopasować, ja tak uważam, że trzeba dopasować koktajle do miejsca. Ponieważ jeśli my w tagu, w takim miejscu, które jest i połączeniem klasyki, ale też właśnie takiej nowoczesności, staralibyśmy się podawać koktajle tak zwane sałatki owocowe. Czyli można się i napić, i najeść w jednym. Czyli mamy koktajl u góry, wszystkie możliwe owoce egzotyczne połączone w piękny piuropusz. Nie do końca mogłoby tutaj pasować. Oczywiście mogłoby to się okazać wielkim hitem, ale wydaje mi się, że, że jednak miejsce wymaga trochę innego podejścia. I można do tego podejść na wiele sposobów. Mogą to być super kolory Rzeczy, czy to może być jakaś pianka u góry, czy może być jeszcze inny jakiś sposób podania. Można też podejść do tego w taki sposób, jak my to robimy. I akurat to jest coś, czego się ustalamy bardzo trzymać. Czy podchodzimy bardziej minimalistycznie do koktajlu? Uważam, że koktajl może być piękny, ale może być minimalistyczny. Czyli właśnie nie potrzebujemy tam tego słynnego e, delfina z banana, z wisienką w dziupku. Albo a będzie zarbuza. Albo łabędzia zarbuza. Jest popuga z ananasem. Myślę, że możemy tutaj wymieniać wiele takich e, e, historycznych e, i ikonicznych wręcz w dekoracji naszych koktajli, ale możemy postarać się zrobić go właśnie w inny sposób. U nas na przykład wygląda to tak, że staramy się, przykuwamy uwagę już od pierwszej rzeczy, czyli na przykład od szkła. Nasze szkło jest bardzo minimalistyczne, bardzo delikatne, przezroczyste, bez żadnych logo, marek i tak dalej. Staramy się, żeby było wszystko, co jest w środku, było widoczne bez dwóch zdań, jakby w momencie, w którym ktoś pije koktajl go po prostu trzyma w ręce. I tak samo, jeśli chodzi o garnisz, czyli całą dekorację do każdego koktajlu. Staramy się, żeby ona była na tyle ładna i tak jak, jak zarówno i funkcjonalna, czyli na przykład bardzo często garnisz może być też jadalny. Czyli jeśli na przykład używamy sobie jakiegoś składniku, na przykład truskawki, i ona idzie do naszego syropu, możemy wykorzystać też to i idąc razem z ideą właśnie zero waste, zrobić z tego chips lub puder i położyć taki na przykład chips na koktajlu, żeby móc sobie go elegancko na sam koniec jeszcze zjeść i jeszcze podkręcić te walory smakowe. Więc odnośnie. Wyglądu naprawdę można do tego podejść różnie, i wiem, że czasami minimalizm może się może tak wyglądać, że. Ale przecież mogłoby to byś tutaj dziać się więcej, ale wydaje mi się, że czasami w, tym, w tej prostocie jest też, jest też po prostu piękny. Powiedziałeś o szkle i to jest też temat, który mnie interesuje, bo jak sobie myślę o właśnie tych wiszących różnych szklankach, właśnie w koktajl barach, i jaki tego jest ogrom, i też, że każda do czego innego. To są chyba też dość jasno określone zasady, czego się używa do jakiego napoju, tak? Tak, to odrobinę już trochę się zmienia, ale no na pewno mamy taki koktajl, chociażby klasyczny jak Martini. Tak, oczywiście wiemy, że James Bond jest ambasadorem Martini na całym świecie. Trójkącik, tak kojarzę? Tak, fałka, tak, dokładnie fałka. Oto też to Martini Glass, tak zwane, coraz bardziej ma też inny kształt, jest bardziej zaokrąglone czasami, no ale nie wyobrażamy sobie już, nawet w naszej głowie, zobacz, od razu połączyłaś Martini z takim szkłem. Bo nie wyobrażamy sobie, żeby ten koktajl wyszedł w innym szkle. I to jest chociażby coś, co zaczyna się właśnie w taki sposób ucierać. Czyli mamy koktajle typu Martini, one właśnie wychodzą w takich szkłach, właśnie na stópce, na nóżce dokładnie mamy też niskie szkło chociażby, w którym podajemy takie koktajle jak chociażby właśnie Old Fashioned Negroni. Negroni, super bardzo, bardzo, bardzo dobrze i to są właśnie koktajle, już, które też potrzebują nam odrobinę rozwodnienia, czyli najczęściej są podawane też na lodzie, więc z czasem on też nam się będzie odrobinę zmieniał, my też staramy się, żeby ta jakość lodu była jak najwyższa, więc staramy się też podawać koktajle właśnie takie mocniejsze, alkoholowo na całej bryl lodowej, która pozwala nam na to, że on z czasem się nam rozwadnia, ale nie za szybko, bo no tutaj magicznie na rzecz, którą bardzo często się spotyka w barach Czyli jeśli mamy mniej lodu w szkle To niestety ten koktajl bardzo szybko nam się rozwodni Nie będzie tam więcej alkoholu, jak niektórzy myślą Ale ale po prostu nam się bardzo szybko rozwodni No i nie będzie już taki dobry Już nie będzie smakował tak, jak założył to barman Dokładnie, bo właśnie w momencie, w którym wydajemy koktajl On powinien smakować tak, jak idealnie tak? W sensie, to no nie może być tak, że No nie wyobrażam sobie, żebym dostał Danie w restauracji i ktoś mi powiedział, że musisz pożawiać 15 minut. Za 15 minut ten stek będzie w idealnym stopniu wysmażenia, jakie sobie zamówiłeś. Właśnie, nie. Ten koktajl za każdym razem, kiedy robimy koktajl, on musi być w idealnym jakby stopniu i rozwodnienia, a temperaturze i wszystkiego, bo temperatura, czy chociażby nawet właśnie szkła, o mówiliśmy, też jest niezwykle ważna. My trzymamy w całe szkło w zamrażarce, żeby w momencie tylko wyjąć je, przelać koktajl i jest idealna temperatura. Mnóstwo rzeczy do pamiętania, takie proporcje i szkło i dodatki, a pamiętam, że jak byłam tutaj po raz pierwszy właśnie w tak bo Tagu rozmawiamy przy okazji World Class Cocktail Festival i mieliśmy okazję nawet parę rzeczy za barem zrobić jako amatorki i amatorzy. I pamiętam tam takie cuda, jak na przykład spraye do psikania, żeby dać zapach na koniec. Tak, bo w ogóle to, to też przy w przypadku koktajli każdy jeden zmysł musimy w jakiś sposób poruszyć. i To jest też właśnie część tego całego, bo powiedzmy, takie experience. Czyli oprócz tego całego smaku koktajlu i wyglądu, który już powiedzieliśmy, jest chociażby zapach. Zapach i, i w ogóle węch jest jednym z często zap zapominanych aspektów koktajlu. Style, ale bardzo ważne, ponieważ niektóre zapachy dla niektórych osób kojarzą się po prostu dobrze. Dla niektórych wręcz przeciwnie, chociażby kolendra. Tak? Kolendra jest takim bardzo polaryzującym składnikiem. Ktoś powie, że jest od razu mydło, a ktoś powie, że jest zakochany w kolendrze i w ogóle nie wyobraża sobie porannej kawy bez kolendry. To jest taki chociażby składnik. Ale jeśli chodzi o sam zapach, często możemy robić właśnie pewne aromaty, w którym w momencie, w którym bierzemy koktajl do, do ręki i zanim jeszcze go spróbujemy, możemy od razu już w, w jakiś sposób albo zapachem oszukać trochę, czyli na przykład koktajl jest nie wiem, cięższy, a damy tam coś bardzo lekkiego, nie? chociażby spsikamy koktajl miętą, od razu stanie się bardziej orzeźwiający, i w głowie takiej osoby może się ułożyć: okej, okay, ten koktajl będzie lżejszy. Albo właśnie w drugą stronę, składnik, który będzie naszym aromatem, może bardzo mocno fajnie się łączyć z tym, co jest w środku, i już w jakiś sposób, skoro nie, na przykład mamy pomarańcze w środku, możemy olejkami eterycznymi z pomarańczy spsikać ten koktajl, i od razu będzie inaczej też Czyli to jest że aspekt ziołolecznictwa dochodzi, bo też sami robicie sobie te spraye. Oj, tak, jak najbardziej. Staram się dużo składników, tak na, no, naprawdę nie chcę powiedzieć 100%, bo to jest niemożliwe, no nie destylujemy alkoholu, bo oczywiście to jest nielegalne i tego nie można robić, ale e, staramy się wszystkie takie składniki, które wchodzą w skład naszych autorskich koktajli robić rzeczywiście samemu, ponieważ to jest też coś, co pokazuje trochę takie indywidualne podejście do koktajli, powiedzmy, bo każdy składnik, który, który my staramy się zrobić, tak jest rzeczywiście. No, niepowtarzalny. Z jednej strony jest niepowtarzalne, też niezwykle uważam bardzo ważny aspekt, bo z jednej strony jest niepowtarzalny, z drugiej strony, no musi być powtarzalny. No bo znowu to wydaje mi się, jest jedna z największych różnic między barem a restauracją. Nie wyobrażam sobie znowu, żebym poszedł do restauracji jednego dnia dane danie smakowałoby w taki sposób, a drugiego dnia smakuje zupełnie inaczej. No, byłoby to wręcz, wydaje mi się, że niedopuszczalne i raczej nic takiego nie wchodzi w grę. To samo danie musi za każdym razem wchodzić tak samo. A wydaje mi się, że za barem bardzo często, w zależności od tego, która osoba przygotuje ten koktajl, tego, koktajl będzie smakował inaczej. Nie powinno tak wyglądać, że jeśli są jakieś koktajle klasyczne, o których mówimy, i one smakują w określony sposób, to za każdym razem ta powtarzalność powinna być zachowana. Dlatego te wszystkie składniki, które robimy, są niepowtarzalne w ten sposób, że yy, na pewno. Ktoś w innym miejscu będzie robił je inaczej, ale tutaj za każdym razem będą robione w taki sam sposób, żeby ten koktajl smakował. Mówiliśmy już o edukowaniu klientów, które jest chyba niezbędne, ale i edukowanie barmanów to jest też trochę twoja dziedzina, jak to wygląda. Cały projekt w ogóle tak ma, ma taką swoją misję, powiedziałbym, że e, chodzi o pokazywanie, że koktajle to wcale nie jest rocket science. Że koktajle mogą być, e, tak jak powiedzieliśmy, mogą być czymś po prostu przyjemnym. Oprócz taga, który, na którym się znajdujemy, który jest na pierwszym e, piętrze, na drugim piętrze mamy szkołę barmańską. Ale szkołę barmańską, jak ja to mówię, dla normalnych ludzi i dla barmanów. E, czyli jeśli na przykład ktoś siedzi sobie u nas w lokalu. I mówi, kurde, chciałbym tak kiedyś spróbować zrobić taki whisky sour, w sensie w domu mini, nie wychodzi, jak to jest możliwe. To my mówimy, słuchaj, u góry organizujemy takie szkolenia. Możesz przyjść, zobaczyć sobie, e, jak coś takiego robi. zlecimy ci parę, właśnie takich tajników. Tak jak sama powiedziałas, miałaś okazję spróbować zrobić swój koktajl za barem u nas. I rzeczywiście robimy takie szkolenia. Drugą stroną to jest rzeczywiście szkolenie barmanów i staramy się też to robić w Krakowie. Jest, jest, w Krakowie jest parę szkół barmańskich, ale staramy się też to pokazywać trochę w inny sposób. Pokazujemy techniki, których my używamy. Nie skupiamy się tak bardzo, bo na takiej wiedzy teoretycznej, bo uważam, że wiedzę teoretyczną bardzo często można prosto znaleźć, po prostu, czy to z książek, czy to z internetu, ale taka manualna wiedza, którą, którą po prostu ktoś weźmie i przeniesie do swojego baru i będzie wiedział, jak zrobić dany składnik, albo daną technikę, jak obrobić jeden surowiec, który będzie chciał z tego zrobić syrop, czy, 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 czy jakiś inny składnik, to to jest coś, co najszybciej przeniesie się na jakość jego koktajli, bo to, że ktoś będzie znał 20 tysięcy dat, dużo faktów, które też są oczywiście niezbędne, to może to zrobić... W swoim czasie, tak nazwijmy. To, w jaki sposób nauczy się robić dany składnik, to przełoży się od razu, tak naprawdę, na, na, na smak jego koktajli. To chciałam zapytać jeszcze, jak, ktoś, jak już ktoś się nauczy i zapragnie no, się sprawdzić, na przykład, yy, to jak to wygląda? Jak wyglądają takie konkursy barmańskie? Na czym polegają? Yy, jak w ogóle sobie to wyobrazić? To, co w ogóle zapytałaś, jest yy, częstym pytaniem, które, które gdzieś tam yy, dostawałem, ponieważ Faktycznie, jak spojrzeć na to z zewnątrz, ciężko sobie to wyobrazić. No bo jak może wyglądać taki konkurs barmański, no bo przecież no, to siedzi 100 osób, każdy próbuje po koktajlu i mówi, dobra, ten jest najlepszy. No, raczej raczej nie, ale rzeczywiście mówiąc sobie na przykładzie World Classa, to taki konkurs jest w ogóle niezwykle złożony. I faktycznie sprawdza nam każdą umiejętność Barmana, bo nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o to, czy ktoś jest w stanie zrobić dobry koktajl. Czy, ale też czy ktoś jest w stanie na przykład szybko pracować, czy ktoś jest w stanie i szybko pracować, i zrobić dobry koktajl bo bardzo często to nie idzie w parze ze sobą. Więc rzeczywiście, jeśli, jeśli ktoś wygrywa taki konkurs, to ma rzeczywiście jakby z sobą reprezentować pewien, nazwijmy to pewien poziom. Wygląda to w taki sposób, że zazwyczaj jestem jakiś temat. Przykładowo mogę powiedzieć o takiej innej konkurencji, może tak będzie najłatwiej to zobrazować. Kiedy ja startowałem właśnie w 2019 roku w World Classie, mieliśmy taki temat, który nazywał się One Ingredient. I mieliśmy z jednego składnika, dwolnie e, przez nas wybranego, mieliśmy stworzyć Trzy składniki koktajlu, tak mu to powiedział. Czyli na przykład wybieramy sobie jabłko i z pestek jabłka możemy zrobić coś innego, ze skórki jabłka możemy zrobić coś innego, z soku jabłka możemy zrobić coś innego, możemy zrobić też pire jabłkowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bierzemy jeden składnik, obrawiamy go na tyle sposobów, ile damy radę. Też podejście takie fajne, e, ekologiczne na pewno, właśnie takie zero waste, żeby wybrać jeden składnik i faktycznie skupić na tym, bo bardzo często jeśli ja powiem syrop ananasowy i miałoby zrobić to pięć osób, to każdy będzie smakował inaczej, bo jeden może zrobić go nawet z liści ananasa, tak, no bo nie jest to powiedziane, może zrobić to ze skórki, może zrobić po prostu, wycisnąć sok i go zasłodzić, więc jeśli się na tym zastanowić, to wykorzystanie jednego składnika na wiele sposobów jest bardzo ciekawym tematem. Ja wybrałem sobie słonecznik akurat wtedy i wykorzystałem zarówno pestki, wykorzystałem zarówno Listy słonecznika i wykorzystałem miód słonecznikowy, miód pitny słonecznikowy, dokładnie mówiąc. I to jest na przykład też fajna rzecz, ponieważ przez coś takiego się też sami siebie edukujemy. Ja akurat nie wiedziałem, że słonecznik jest susiną miododajną. Okazuje się, że jest, a skoro jest miód, no to jest też miód pitny, więc mógł to być od razu składnik mojego koktajlu. No i wtedy mamy taki temat. I oprócz tych składników, bardzo ważne jest też dorobienie całego takiego powiedzmy konceptu, że koktajl to nie tylko same składniki, które wchodzą w skład, ale też tak jak mówiliśmy, zapach, wygląd. Tak naprawdę cała taka idea, która. Stoi z tym koktajlem. Połączyło mi się naturalnie w głowie słoneczniki ze słonecznikami Van Goga. E, jednak to takie po, e, zainspirowanie się malarstwem jest dość e, dla mnie bliskie, więc było to naturalne. Połączyłem to z Van Gogiem na tyle, że koktajl był w takim szkle, który wyglądał trochę jak słonecznik bardzo wysokim, takim delikatnym. I idąc. Dalej z tą ideą, przez cały czas na barze stał wydrukowany obraz słoneczników Van Gogha I tak, żeby łatwiej było mi do niego cały czas nawiązywać. No i w momencie, w którym miałem gotowy koktajl, ona powiedzieć, że już skończyłem swoją robotę, to powiedziałem moim sędziom, że czasami, żeby stworzyć coś nowego, trzeba też zniszczyć, że tak powiem, coś starego, zniszczyć to, co już znamy. I dałem im nóż i powiedziałem, żeby wycięli ten obraz z ramy. W momencie, w którym go wycięli, dowiedzieli się o tym, że ten obraz był jadalny. On był wydrukowany na jadalnym opłatku. Dodatkowo zaromatyzowałem ten opłatek absyntem, który był. Ulubionym alkoholem Van Gogha, więc mieli okazję, jakby nazwijmy to, poczuć ducha Van Gogha w tym wszystkim. No i na samym końcu spróbować koktajl. Dużo meta-kontekstów. Tak, ja, ja też jakby staram się w taki sposób podchodzić do koktajli, że to jest dużo więcej niż sam płyn na samym końcu. On, ten ten koktajl, który my próbujemy, będę pamiętać o tym, że za tym stoi naprawdę dużo więcej, jakby przemyślenia. Bo kiedy tworzymy koktajl do menu, to jedno i staram się, żeby on był jak najlepszy, ale też jest za tym. Naprawdę godziny pracy, żeby on był naprawdę tak dopracowany, jak chcemy. I też jeśli chodzi o konkursy, staramy się też pokazać trochę, to w jaki sposób my też podchodzimy do koktajli, tak? No bo skoro konkurs ma wybrać najlepszego barmana, a nie najlepszy koktajl, no bo to wybieram najlepszego barmana. To też chodzi o to, żeby pokazać, jak my podchodzimy do tych koktajli i starać się oczywiście pokazać też takie trochę swoje DNA. Czyli na przykład, jeśli ja jestem zainteresowany malarstwem i połączeniem tego z koktajlami, no to właśnie e, w taki sposób. No bo to chyba trochę tak jak kucharze, właśnie szefowie kuchni często mówią, że szukają inspiracji wszędzie i że czasem właśnie inspiruje ich sztuka albo malarstwo, albo muzyka, albo po prostu natura. To pewnie tu jest podobnie. Tak i naprawdę inspiracji można znaleźć wszędzie. Zupełnie szczerze i pamiętam, że czy to w innych konkurencjach, właśnie na, na World classie, czy, czy to w przypadku menu, naprawdę, czy jest to inspiracja idąca z kuchni, która jest taka dość naturalna dla nas, bo jednak dużo technik obróbki składników my po prostu czerpiemy z kuchni. Ale też można wyjść naprawdę daleko szerzej. Tak jak chociażby tu mówiliśmy o malarstwie, czy można też pójść trochę nie wiem, bardziej filozoficznie. Tutaj tak naprawdę nic nas nie zatrzymuje. No to na koniec pytanie, które oczywiście paść musi, o Twój ulubiony koktajl <glasyczny> klasyczny. E, czy taki, który jest Twoim najczęstszym wyborem, kiedy gdzieś mhm. jesteś poza swoją knajpą? <glasy> ja na przykład bardzo, bardzo lubię espresso martini, czyli połączenie po prostu wódki likieru kawowego e, i odrobinę espresso. Jest to jakby super koktajl. Jeśli jest fajnie zbalansowane, tak naprawdę tutaj nic więcej nie potrzeba. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję również. Tyle dla Was w tym odcinku przygotowałam. Jeśli będziecie w Krakowie, to polecam Wam wizytę w Tagu. To naprawdę bardzo przyjemny, ładny lokal. Na ścianach są różne klasyczne obrazy potraktowane. Trochę graffiti. Bardzo fajny wystrój, bardzo fajne miejsce na właśnie miły wieczór, na przykład ze znajomymi. Dziękuję Wam tradycyjnie za czas poświęcony na słuchanie tego podcastu. Jeśli podobał Wam się ten podcast, to zachęcam, byście dzielili się tą informacją ze światem, udostępniali go na przykład w social mediach, polecali na Instagramie, na Insta Stories. Możecie też zasubskrybować mój kanał na przykład na YouTubie, na Spotify'u. No i oczywiście, o co bardzo proszę, wystawić ocenę, bo od niedawna na Spotify można stawiać podcastom oceny, można ocenić też odcinki. To jest bardzo, bardzo miłe dla każdego twórcy i też pozycjonuje trochę podcast. Można też oczywiście wystawiać oceny na Apple Podcast i tam można nawet napisać recenzję, o co bardzo proszę. Jeśli macie ochotę się do mnie odezwać, no to oczywiście zachęcam do kontaktu. Jestem na Instagramie, moje konto się nazywa Zabawy Jedzeniem. Odpisuję też na maile wysyłane na adres przez kontakt małpazabawyjedzeniem.pl Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam no i do usłyszenia.